A może sobie go tak włączymy? Siema, cześć i czołem, witam Was serdecznie na kanale WavePC. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną prezentację komputera, który żona zamówiła dla swojego męża, ale nie moja żona i nie dla mnie. Krótkie intro i lecimy. Pani Katarzyna zamówiła ten komputer dla swojego męża, który będzie używany, mówiąc najogólniej, do wszystkiego. To jest typowy komputer do zastosowań ogólnych, czyli przeglądanie internetu, konsumpcja multimediów, ale oczywiście poza tymi takimi standardowymi zadaniami, również amatorsko, to bym chciał podkreślić, SketchUp i także GIMP. Doskonale, myślę, Wam znane programy. Wymagań, jakie zostały nam postawione, nie było jakoś dużo, natomiast częścią tego zestawu musiał być m.in. system operacyjny, no i generalnie rzecz biorąc, budżet zakładany, najlepiej, żeby wiadomo, nie był mocno przekroczony, ten budżet wynosił około 5000 zł. Ta jednostka to nieco ponad 5000 zł, ale w zasadzie całość poszła w podzespoły, bo jak doskonale widzicie, mamy obudowę od Charcoal. To jest dokładnie model TG7 i nie chcę Was skłamać, dokładnie M na końcu. W nowszej wersji z innymi wentylatorami, o których dosłownie dwa zdania za chwilę, obudowa za darmo od Charcoal. Nasi widzowie mogą sobie te obudowy za darmo od Charcoal wybierać, pod warunkiem, że ja przygotuję taką prezentację. Wy w zasadzie nie musicie robić nic. Charcoal TG7M to jest stosunkowo nowa obudowa, ale nie najnowsza. Klasyczny MIDI Tower mieszczący płyty główne w rozmiarze do ATX. Mamy tutaj przede wszystkim bardzo dobrą filtrację, czyli front cały praktycznie meshowy, podobnie zresztą z antykurzowym filtrem TOP. Jest również klasycznie instalowany na dole zasilacz, również oczywiście z ofiltrowaniem. No i jakżeżby można inaczej, czyli panel z hartowanego szkła. Obudowa, mimo że to jest standardowy MIDI Tower, nie jest jakoś przesadnie wielka, to moim zdaniem na plus. Design, chociaż jak widzicie, jest dużo podświetlenia RGB, jest w miarę stonowany. No i oczywiście to podświetlenie, w razie czego, możemy całkowicie wyłączyć. Co do samych wentylatorów, jak wspomniałem wcześniej, to są nowe stosunkowo śmigła od Charcoal Silent Storm, typowo dedykowane do obudu wentylatory. Oczywiście mamy PWM-a, mamy ARGB podświetlenie, czyli pełna regulacja i można je rozpoznać chociażby po tych takich szarych wstawkach. Tutaj mamy cztery wentylatory na fabrycznym wyposażeniu, moim zdaniem w przypadku tej konfiguracji w zupełności wystarczające. No i właśnie, co my tu mamy? W środku widzicie niereferencyjne chłodzenie, całkiem spore, bo to jest Fortis 5 i jeszcze z logo Silentium PC. Procesor wybrany przeze mnie to bardzo uniwersalna jednostka, moim zdaniem wciąż warta uwagi, zwłaszcza jeżeli ogranicza nas budżet, i piątka 12400F. Nie było sensu, uważam, przepłacać za zintegrowany układ graficzny, bo mamy grafikę niereferencyjną i w zupełności do zadań zarówno multimedialnych, jak i również takiej amatorskiej, czy amatorskiego wykorzystania, a może w ten sposób w takich programach jak GIMP czy SketchUp sobie w zupełności poradzi. Tym bardziej, że mamy tutaj 16 GB RAM-u, to są jeszcze DDR4, również oczywiście z uwagi na budżet, ale i Iridiumy Pro od Goodrama oczywiście w dwóch kościach, tak żeby dual był, i płyta główna, którą jest dokładnie konstrukcja MSC Seria Pro B760P Wi-Fi. Ma 4 sloty, więc można ten RAM rozbudować. Sama płyta główna, jak już wspomniałem, ma również Wi-Fi, właściwie zdradziłem z nazwy, i ma również oczywiście Bluetooth. W dzisiejszych czasach to już, nie czarujmy się, robi się powoli standard. Co do samej karty graficznej, widzicie, że jest to Radeon. Poznajecie pewnie przynajmniej część z Was konstrukcję od Zafaira, dokładnie. Jest to RX 6600. Uważam, że jako karta typowo do zastosowań ogólnych, a nie gier, to bym chciał podkreślić, sprawdzi się wyśmienicie i nie było tutaj najmniejszego logicznego sensu dopłacania do jakiejkolwiek karty graficznej, bo FPS-u w filmach na Netflixie nam przecież nie przybędzie, tak? A wspomaganie w programach graficznych na przykład do amatorskich zastosowań nie ma moim zdaniem najmniejszego sensu. Co innego, jeżeli mówimy o zastosowaniach półprofesjonalnych czy profesjonalnych, gdzie to jest sprzęt, który na siebie zarabia, a nie przyjemność skorzystania, do tego to w zupełności wystarcza, a mamy zawsze parę groszy zaoszczędzone, które zostały zainwestowane między innymi w bardzo dobry zasilacz. To jest konstrukcja po raz kolejny na kanale od Thermaltake'a. Dzisiaj zaryzykuję wymowę
Taut Power GF. Nie wiem, poprawcie mnie. To jest zasilacz o mocy 650 W z certyfikatem 80 Plus Gold. Do takiego połączenia, czyli piątki 12400F oraz RX-a 6600, zasilacz ma jeszcze spory zapas. On będzie pracował praktycznie w swoim idealnym, w idealnej sprawności, to przy maksymalnym obciążeniu tej jednostki. Mamy dobrą wentylację, dzięki czemu całość jest po pierwsze cicha, po drugie chłodna. A w dzisiejszych czasach to rzadkość, bądźmy szczerzy. Nie mówiłem jeszcze nic o dysku. Dysk to tutaj dość standardowa, ale bardzo dobra konstrukcja. P3 o pojemności 1000 GB, oczywiście od Kruciala, dysk NVMe na M2. W zupełności tutaj wystarczy do tego zestawu nie tylko na system, ale również na dane i programy, z których klient będzie korzystał. Więc chociaż tak dalej są możliwości rozbudowy, to po prostu nie było również najmniejszego sensu dawania czy to dysku o większej pojemności, jakiegoś drugiego dysku, na przykład osobno na system, osobno na dane. Myślę, że taki zestaw w zupełności spełni wymagania męża szanownej klientki. No i oczywiście system operacyjny, który na koniec wspomniałem, on FPS-ów w żaden sposób ani klatek w filmach nam nie przysporzy, no ale jest to niemalże obowiązkowy element zestawu, jeżeli mówimy o całej, kompletnej, gotowej do użytkowania jednostce. Oczywiście linki do pełnej specyfikacji, gdybym coś pomylił czy opuścił, znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się. A następną prezentację postaram się może z jakimiś testami zrobić, tak jak kiedyś. Cześć, hej!